całego tego wydarzenia jest Marcelina Kuberska, której nie ma, bo musiała wyjechać do Poznania. Pana Kwiatkiego nie trzeba przedstawiać, myślę. Także... No i co, ja mam teraz? Nie, no co, no nie, no to krótko mówię, Państwa zabawić, ale nie jestem popularny, nie wymyślam jakiś... tej jesieni, że coś się takiego stało, być może zajrzała nam śmierć do oczu, że zdaliśmy sobie sprawę z tego, że takich budżetów jak były w mieście, w województwie skierowanych na kulturę i tą instytucjonalną, i tą pozarządową, to już nie będzie, prawda? Może zdaliśmy sobie sprawę z tych zagrożeń, na takim zagrożeniu, taką kroplą goryczy, która przelała czarę, była próba likwidacji Legnę na Teatru Węgajcy. Takiej instytucji miejscowego, prawda? I to jest tak. No oczywiście pan Lipes, czyli taki dekalog, musi mieć 10 punktów. Pierwszy punkt, wyznaczaj sobie cele trudne i ambitne, pamiętaj, że tylko niemożliwe jest możliwe. To oczywiście jest ściągnięte z maja 68 roku, z studenci Paryża pisali na murach, prawda? Takie hasła, że tylko niemożliwe jest możliwe, prawda? No ja myślę, że to jest bardzo aktualne dla nas też, prawda? Skoro jest tak mało, skoro nie mamy pieniędzy, prawda? To tak jak u tego, jak to się tam nazywał, Rejmonta, prawda? Jest nas trzech, nie mamy pieniędzy, ale tak zrobimy patrząc, prawda? No i to jest właśnie to mi się najbardziej podoba w takiej aktywności społecznej. Nie, że mamy kupę szlamy i stoją za nami jakieś autorytety, jakieś władze, prawda? Tylko, no to właśnie tylko niemożliwe jest możliwe. Drugi punkt. Kiedy nie wiesz, jak się zachować, zachowuj się przyzwoicie. To znowu jest ściągnięte z Bartoszewskiego, prawda? Czyli to nie jest takie odkrywcze. Słoniński był pierwszy? No. Może pierwszy, bo właśnie pani redaktor na szczęście przyszła, także nas może poprawiać. No tak, no zachowuj się przyzwoicie, bo co, jak się mamy zachowywać? No. No nie stać nas na to, żeby być takimi szacherami, macherami, prawda, no bo po prostu żaden z nas nie ma kwalifikacji na takiego prawdziwego gangstera, prawda, no to lepiej się właśnie przyzwoicie na to. Trzeci punkt, nie kłam, a jak już musisz, to rób to sobie raz. No, czasami kłamstwo jest taką instytucją obronną, prawda, żeby tak nie mówić w oczy, że ktoś źle wygląda, albo że na przykład wiesza sobie wszystkie obrazki na ścianie. No to lepiej tak spędzić. Nie, no bardzo interesujące, prawda, no jest na czym to zatrzymać. No to jest takie kłamstwo z klasą, tak mi się przynajmniej wydaje. Punkt czwarty, czytaj książki, nie oglądaj świata przez ekran telewizora. No to też jest tak, no dzisiaj godzina 19, zamiast oglądać jakąś tam debatę sejmową i kolejne wystąpienia klubowe naszych radnych Sokołów, to się wolimy tutaj zebrać i ten świat jest ciekawszy, prawda, jeżeli nie oglądamy go tylko przez tą szybę telewizora. Punkt piąty. Startuj w demokratycznych wyborach, tylko kiedy przegrasz, masz moralne prawo, żeby pyskować na władzę. No ja to próbuję na swoim organizmie. Nie jest to miłe, nie jest to sympatyczne,
to nie jest fajne, tak, prawda, no, startować w takich przegranych kampaniach, a mnie się zdarzyło to już dwa razy. Pierwszy raz z partią demokratyczną w okresie PL wiedzieliśmy, że przegramy, a drugi raz teraz w tych wyborach, kiedy tak, no, no szukałem takiej lewicowej jakby formuły, no bo sam jestem człowiekiem